Hej, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym podsumuję rok 2019, jeśli chodzi o kosmetyki. Mam tutaj trochę produktów, zarówno z kolorówki, jak i kilka, można powiedzieć, z pielęgnacji. Te po prostu kosmetyki, które używałam przez cały rok 2019, po które sięgałam ponownie w 2019 roku. Więc jeśli jesteście ciekawi, jakie to są kosmetyki, to zapraszam Was do oglądania. Oczywiście na sam początek przejdę do kolorówki i na sam początek pokażę Wam cienie, których używałam najczęściej w 2019 roku. Będą to dwie palety. Pierwszą paletą, którą chcę Wam pokazać, jest to paleta marki Affect Naturally Matte. Jest to paleta właśnie takich naturalnych kolorów. Są tutaj kolory beżowe, brązowe, jak i kolory bardziej troszeczkę fioletu, również takie cieplejsze. Tutaj szczególnie te dwa kolory są takimi kolorami ciepłymi. I no, możecie zauważyć tutaj po zużyciu, których kolorów najczęściej używałam. I właśnie te kolory były takimi moimi ulubieńcami. Tutaj może nie widać za bardzo denka, ale również tu i tu te dwa kolory też bardzo często używałam, jeśli chodzi o mój makijaż. To są kolory takie, którymi można stworzyć makijaż dzienny. Można robić właśnie różne kombinacje, zarówno jeśli chodzi o kolory, makijaż w kolorach brązu, jak i właśnie z dodatkiem takiej troszeczkę śliwki, takiego fioletu. Ja bardzo paletę tą lubię, bardzo polubiłam markę Affect, jeśli chodzi o cienie. One są bardzo dobrej jakości, dobrze się z nimi pracuje, one się super rozcierają, fajnie się ze sobą łączą, nie tworzą takiej jednolitej plamy, bo bardzo często w kosmetykach takich słabszej jakości, w cieniach, możemy nałożyć trzy cienie i one po prostu zleją się w jedną plamę. Tutaj tak nie ma. Podczas nakładania właśnie tych cieni, przy użyciu różnych kolorów, nawet bardzo zbliżonych do siebie, widać tą różnicę. Widać to takie ładne przejście. Także ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna paleta. No i jest to paleta też poniżej 100 zł, więc myślę, że każdy może sobie na nią pozwolić. To jest paleta pierwsza, jeśli chodzi o markę Affect, dlatego też zdecydowałam się na nią ze względu na tą gamę kolorystyczną, czyli takie nudziaki, neutralne kolory do codziennego makijażu, aby właśnie przetestować, zobaczyć. No i powiem Wam, że naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona i to jest paleta, którą w 2019 roku używałam bardzo często i najczęściej właśnie sięgałam po nią, na równi z drugą paletą, czyli paletą już z dużo niższej półki, bo jest to paleta Make Up Revolution Soft X i jest to Ultra Eyeshadows i tu są 24 kolory. Już Wam pokazuję. O, paleta prezentuje się tak. I tutaj już jest dużo więcej kolorów, dużo więcej się dzieje, jeśli chodzi o tą paletę. No i tutaj zużycie widać, jeśli chodzi o denko, już tutaj się pokazało. W tym takim, on jest dosyć ciepły ten kolor, muszę Wam powiedzieć, bo to jest taki brązik, dosyć taki ciepławy. Taka czekolada, bym powiedziała. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj obok jest też bardzo fajny brąz, natomiast on jest z domieszką takiego troszeczkę, bym powiedziała, może fioletu. Coś właśnie, nutkę taką ma. O, zobaczcie. Ten tutaj od tej strony jest właśnie tym drugim cieniem. Bardzo fajnie też wygląda. One, te cienie są bardzo takie mięciutkie, bardzo takie troszeczkę kremowe, bym powiedziała, niektóre. Też się fajnie z nimi pracuje. No jest tutaj kilka cieni takich słabszej jakości, z którymi się gorzej pracuje, no nie ma co się oszukiwać. Z tych, które tak najczęściej zauważyłam, które gdzieś tam używałam, to jest na pewno ten bordowy cień. On, można nim ładnie wypracować makijaż, można ładnie go sobie właśnie intensywność wypracować, bo on napigmentowany jest
bardzo dobrze, jeśli chodzi o cień, tylko podczas nakładania po prostu gdzieniegdzie tworzą się plamy i trzeba dokładać. I to jest ten minus, jeśli chodzi tutaj o te cienie. Natomiast jeśli chodzi o tą gamę kolorystyczną i te kolory, które tutaj są, to naprawdę są to też dobrej jakości cienie. Jestem z tej palety również bardzo dobrze, jestem z niej bardzo zadowolona. I tutaj też te błyszczące cienie, ten tutaj taki troszeczkę kameleon, bo jest to taki niebiesko, bym powiedziała, brązowy. I on też bardzo ładnie się mieni, bardzo ładnie wygląda na powiece. Też go używałam czasami na całą powiekę, czasami tylko gdzieś tam w załamaniu, albo też na dolną powiekę, żeby podkreślić. Bardzo mi przypadł do gustu ten kolor. Ten zielony również mi przypadł do gustu. On też jest bardzo ładny, bo to jest taki zielony z domieszką złota. Te też są bardzo fajne, też je często używałam. No i oczywiście tutaj ten taki ciepły, brązowy kolor do załamania. No i ten oczywiście bardzo często lądował u mnie w zewnętrznym kąciku. Jest to też bardzo fajna paleta, godna polecenia. Ja również mam jej drugą wersję, natomiast dzisiaj nie o niej. Także jeśli szukacie takich palet, tutaj ta druga to jest właśnie taka paleta, w której można poszaleć z kolorem, to Wam oczywiście je polecam. I to były dwie właśnie palety w roku 2019, po które najczęściej sięgałam. Będąc dalej oczywiście w temacie twarzy, chcę Wam pokazać dwa korektory, które również były moimi ulubieńcami i są do tej pory. Pierwszy jest to korektor Instant Anti-Age Eraser Concealer z Maybelline i ja mam w kolorze 01 Light. Mi już tutaj została taka malutka ilość tego korektora. Bardzo fajny korektor. A ta aplikacja też jest fajna przez tą właśnie gąbeczkę, która tutaj jest dołączona do tego korektora. Fajnie się go używa. Powiem Wam, że krycie dla mnie ma zadowalające. I ja go używałam zarówno do codziennego makijażu, jak i do takich makijaży bardziej wieczorowych. Też się fajnie sprawdzał. A drugi korektor, który w sumie nie jest ulubieńcem tylko 2019 roku, a ulubieńcem również wcześniejszych lat, jest to korektor z Avonu. Jest to kremowy korektor Avon Mark i tu mam akurat w kolorze najjaśniejszym Fair. Tu mam nowe opakowanie, ponieważ już poprzednie zużyłam, także ten jest nówka sztuka jeszcze nieśmigana. I ten korektor w porównaniu do tego z Maybelline ma lepsze krycie, jest bardziej kryjący, ale nie jest to ciężki korektor, pomimo iż jest kremowy. On bardzo ładnie wygląda tutaj właśnie w okolicy pod oczami. Nie wchodzi zbytnio w zmarszczki. Oczywiście jeśli czasami gdzieś go więcej trochę nałożę, to on się troszeczkę zbierze, ale po wytarciu jest idealnie. W ciągu dnia też one się bardzo dobrze trzymają, zarówno ten, jak i tamten korektor. Nie wycierają się jakoś dziwnie, nie wysuszają skóry pod oczami. Ja naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona i gorąco Wam je polecam. Kolejnym kosmetykiem do makijażu twarzy, może pokażę do oczu, jest to, myślę, że bardzo dobrze Wam znana tutaj paletka, takie duo z Catrice do brwi. Są to takie dwa odcienie. Mi niestety akurat w tej paletce ten ciemny się kruszy, ale właśnie ten ciemny cień najczęściej używam, jeśli chodzi o mój makijaż brwi, do podkreślenia brwi. Bardzo lubię tą paletkę i prawdę powiedziawszy, miałam kilka pomiędzy używaniem tej paletki kilka innych produktów, ale powiem Wam, że jak na razie te duo najbardziej mi odpowiada i jeśli chodzi o ten ciemny cień, ten kolor mi najbardziej odpowiada i te cienie są też bardzo fajne, bo je się bardzo delikatnie, bez żadnego problemu nakłada, a dobrze się trzymają, nie wycierają się. Czasami też jest tak, że się zapomnę, przetrę się po prostu po tej brwi, nie, troszeczkę się wytrzę, ale to nie jest całość, to nie wyciera się całkowicie. I pod koniec dnia te brwi dalej są podkreślone, już są mniej intensywne, ale również dalej dobrze wyglądają. I teraz
strasznie mi się sypie, ten też mi się pokruszył trochę. Jest to puder brązujący z marki Sensik, więc jest to też bardzo tani puder. Ja mam go w kolorze 109 Ultra Bronze i to jest odcień, który również najbardziej mi odpowiada. Ja mam go również teraz na policzkach, więc możecie zobaczyć, jak on wygląda. Ja jestem bardzo z niego zadowolona. Pomimo, iż jest to puder brązujący, to on się bardzo dobrze utrzymuje. Nie wyciera się w jakieś plamy, więc pod koniec dnia on po prostu znika coraz bardziej, ale buzia nie wygląda źle. Ja jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona i używam go non-stop. To jest moje drugie opakowanie. Poprzednie zużyłam do cna. Także ja też polecam Wam ten produkt. Ja wiem, że on teraz jest w innej szacie graficznej, ale z tego, co widziałam, to tutaj jakby ten środek nie zmienił się wizualnie, ani też kolorystycznie, więc jeśli znajdę Wam link, to oczywiście podlinkuję. Następny ulubieniec, jest to również ulubieniec z marki Avon. Ma taką samą, ma takie same opakowanie jak korektor, natomiast jest to róż. Jest to taki brudny, ciemniejszy róż, w delikatnie takim satynowym wykończeniu. On ma tutaj takie drobinki w bardzo podobnym kolorze. Bardzo ładnie wygląda na policzkach. To jest odcień Cheeky Melba. Bardzo ładnie wygląda na policzkach i on tworzy taką właśnie aksamitne wykończenie. Ja Wam tutaj więcej nałożę. Jak możecie zobaczyć, to nie jest do końca takie płaskie, matowe wykończenie, ale tych drobinek też nie widać, bo miałam niektóre pudry, które miały drobinki i te drobinki były faktycznie widoczne. Tutaj nie, tutaj jest taki fajny, po prostu ten policzek fajnie wygląda i mi ten kolor osobiście najbardziej odpowiada, jeśli chodzi o tą gamę kolorystyczną. I powiem Wam, że takiego koloru jeszcze nie miałam u siebie i na początku, jak go kupiłam, to byłam troszeczkę wystraszona, bo naprawdę wydawał się ciemny, ale o dziwo bardzo ładnie wygląda na policzkach, no i jest to mój ulubieniec. I kolejny produkt do twarzy to będzie już paleta, jest to paleta rozświetlaczy Makeup Revolution Soft X i tu jest paleta 8 rozświetlaczy. No nie powiem Wam, że wszystkich używam na co dzień. Nie używałam w 2019 roku, jeśli chodzi o makijaż twarzy na co dzień, ale kilka kolorów faktycznie używałam no najczęściej, czyli ten i ten. Te dwa odcienie używałam, też mam filmik, który Wam nagrałam na kanale, jest, podlinkuję go Wam. To w połączeniu z tym pudrem, z tym bronzerem, łączyłam właśnie ten bronzer i zarówno z tym, jak i z tym łączyłam go ze sobą, nakładałam na policzki. Bardzo fajnie to wyglądało, super efekt. A właśnie tych dwóch rozświetlaczy używałam najczęściej do makijażu dziennego. Te kolory wszystkie są naprawdę fajne. Jakość tych rozświetlaczy też jest super. One naprawdę fantastycznie wyglądają. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. One super, super naprawdę wyglądają na buzi. Fajnie się też utrzymują. I powiem Wam, że za tą cenę nie spodziewałam się zbyt wiele. Kupiłam ją właściwie dlatego, że kupując paletkę, chyba razem kupiłam tą Soft X z Makeup Revolution, ta była na promocji i wychodziła naprawdę tanio, więc stwierdziłam, że po prostu zaryzykuję, zobaczę, przetestuję i o dziwo okazała się to bardzo fajna paletka, także jestem bardzo zadowolona, że jednak się na nią skusiłam i po nią sięgnęłam, bo te kolory są naprawdę fajne i tak jak powiedziałam Wam przed chwilą, na przykład używałam z bronzerem i tworzą bardzo fajne połączenie, także na kilka sposobów można ich używać. Tych na przykład rozświetlaczy, ten właśnie różowy i taki liliowy, fioletowy, delikatny, używałam również do makijażu oka, do zaznaczenia wewnętrznego kącika,
ale też również na powiekę trochę gdzieś tam, aby dodać jakiś akcent bardziej błyszczący i też to super wyglądało, także to jest paletka nie tylko do rozświetlenia tutaj łuku, ale również można zastosować ją w inny sposób, także ja również ją polecam. I ostatni produkt, jeśli chodzi o makijaż, jest to szminka. Szminka matowa z Golden Rose w odcieniu 01 i ja też Wam ją wiele razy pokazywałam. Ja już tutaj mam ją zdenkowaną, więc tylko tyle Wam mogę pokazać. Jest to taki klasyczny nudziak, którego używałam, jak widać, namiętnie, non-stop. On się super sprawdzał na dzień, na co dzień. Wystarczyło pociągnąć usta i te usta wyglądały fajnie, bo były podkreślone, ale były zarówno też delikatnie wyglądające. A ja również tą pomadkę używałam do makijaży wieczorowych. Kiedy robiłam mocniejsze oko, chciałam mieć delikatniejsze usta, to ta w większości przypadków, 99% używałam tej pomadki, bo ona się super sprawdzała i ja się w niej po prostu dobrze czułam. To jest taki mój idealny taki nudziak. Także, no cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że każdy powinien przetestować właśnie tą serię, jeśli chodzi o Golden Rose. I ja teraz też zastanawiałam się, czy nie kupić tej samej, ale na chwilę obecną rozglądam się, czy może jakiś inny kolor jeszcze jest podobny do tego, abym się skusiła. Kiedyś miałam właśnie z też tej serii Golden Rose inny odcień. Nie pamiętam, jaki to był numer. Był bardzo podobny do tego, ale tamten był bardziej taki ciepły. I tamten już mi nie odpowiadał, natomiast ten jest idealny. I teraz przejdziemy do kosmetyków już niekolorowych. Myślę, że też większość Wam będzie dobrze znana, jeśli mnie oglądacie. Płyn micelarny marki Eveline. Jest to nawilżający płyn micelarny do demakijażu oczu, twarzy i ust. Ja tym płynem micelarnym, ogólnie płynami zmywam oczy. Resztę twarzy myję w inny sposób, robię demakijaż. Natomiast jeśli chodzi o oczy, zawsze używam jakiegoś płynu. Trafiłam już, myślę, że ze 3 lata temu na markę Eveline i na te płyny micelarne. I od tamtej pory muszę Wam powiedzieć, że chyba non-stop kupuję te. Czasami pojawi się coś innego, ale ten jest raczej u mnie cały czas w kosmetyczce. Jeśli chodzi o tą serię płynów micelarnych, to ten niebieski jest moim ulubieńcem. Testowałam również zielony i zielony wysuszał mi okolice wokół oczu. Po zużyciu gdzieś myślę z połowy zauważyłam, że moje oczy po prostu przy demakijażu bardziej się wysuszyły i są bardziej po prostu są podrażnione. Odstawiłam tamten płyn na jakiś czas i ten problem zniknął, także no tamten zielony mi wysusza. Natomiast przy używaniu tego nic się nie dzieje, więc ja mogę Wam powiedzieć, że moim ulubieńcem jest ten, ten właśnie niebieski, bo ten zielony działał dobrze, ale tak jak mówię, robił mi kuku, bo mi się skóra wysuszała. Produkt bardzo tani, ale bardzo fajny, bardzo dobry. Jest to Avon Naturals i to jest hydrating, nawilżająca maska do twarzy z aloesem i bawełną. Po pierwsze, i chyba dla mnie takim pierwszym punktem, jeśli pomyślę o tej maseczce, to jest właśnie to, że ta maseczka pięknie pachnie, tak delikatnie, właśnie tak czysto, tak otulająco. Naprawdę jest to przepiękny zapach. Dla mnie osobiście, ja uwielbiam takie delikatne zapachy. Maseczka sama w sobie bardzo dobrze nawilża moją skórę. Po użyciu tej maseczki, po zmyciu jej, ta skóra jest naprawdę fantastycznie wygładzona. Ona jest mięciutka, jest nawilżona i nawet powiem Wam, że kilka dni później po użyciu tej maseczki, ja jak wstanę na przykład rano, umyję buzię, to ja czuję, że ona jest po prostu dalej taka fajna, nawilżona. Przy stosowaniu standardowo pielęgnacji, ale właśnie po użyciu tej maseczki, ta maseczka naprawdę działa. Ona kosztuje mniej niż 10 zł w Avonie. Starcza naprawdę na długo, bo ja to opakowanie mam no bardzo długo.
Jeszcze mi została minimalna ilość i na pewno kupię ją ponownie, bo to jest moje odkrycie roku 2019 i ja Wam ją gorąco polecam. Kolejnym produktem, który chcę Wam pokazać, jest to krem z ziai pod oczy. Krem właśnie nawilżający. I jest to krem kuracja dermatologiczna z witaminą C, rewitalizujący krem pod oczy i na powieki, wygładzająco ochronny. Wygląda on tak i jest to krem, który bardzo dobrze pielęgnuje moją skórę wokół oczu. Ja miałam też z kremami taką relację, że bardzo często na początku przez powiedzmy połowę opakowania krem działał, krem był super i byłam z niego zadowolona. Po pewnym czasie on mi zaczął wysuszać okolice wokół oczu albo po prostu nie działał dostatecznie i moja skóra się wysuszała. Natomiast przy tym kremie używam go cały czas i nie mam takiego problemu. Ja już tutaj go, można powiedzieć, że kończę. Także uważam, że to jest naprawdę dobry krem. On nie jest drogi, to jest ziajka, więc wiadomo. Tutaj też jest napisane, że on skutecznie wygładza zmarszczki wokół oczu. No tego Wam nie powiem. Redukuje parametry wiotczenia skóry. No też nie bardzo mogę powiedzieć. Długotrwale nawilża i rewitalizuje. Tu się z tym zgadzam, bo faktycznie uważam, że ten krem naprawdę bardzo dobrze nawilża skórę wokół oczu. I rozświetla i wyrównuje koloryt. I powiem Wam, że coś w tym jest, bo faktycznie przed stosowaniem tego kosmetyku moje cienie pod oczami mam wrażenie, że były bardziej widoczne. Jak są dni, kiedy chodzę bez makijażu, to powiem Wam, że miałam z tym problem, bo faktycznie te cienie były bardzo zauważalne i ja patrząc w lustro widziałam je i nie byłam z tego powodu zadowolona. Natomiast po użyciu praktycznie całego opakowania tego kremu mogę powiedzieć, że minimalnie widzę, iż moje cienie są faktycznie mniej zauważalne, są jaśniejsze, więc coś w tym może być. Nie mogę Wam powiedzieć na 100%, czy to jest takie moje wyobrażenie, ale myślę, że tak, że minimalnie on może redukować te cienie, te zasinienia wokół oczu. I ostatni kosmetyk, który chcę Wam pokazać, jest to mój ulubiony top coat. Jest to top coat z marki Avon. Ja Wam go wiele razy pokazywałam, ale to jest naprawdę świetny produkt. Nie szukam żadnego innego, ja po prostu mi się kończy, zamawiam kolejny i nie mam ochoty szukać niczego innego, to jest naprawdę genialny produkt. Fantastycznie wyrównuje powierzchnię po pomalowaniu paznokci lakierem. Oczywiście mówimy tutaj o standardowym manikurze, czyli zwykłymi lakierami. Bo czasami zdarza się tak, że gdzieś tam powstaje jakaś tam nierówność albo lakier gdzieś tam jest jakiś delikatny prześwit. Natomiast ten top coat właśnie działa w ten sposób, że on to wyrównuje, wygładza i dodatkowo przyspiesza wysychanie lakieru, więc normalnie powiedzmy pół godziny trzeba było czekać i nic nie robić, nigdzie nie dotykać. Natomiast tutaj 15 minut spokojnie można już robić większej rzeczy, oczywiście wiadomo, że jak mocniej gdzieś uderzymy, no to gdzieś tam coś nam się zrobi, ale przy takich normalnych czynnościach spokojnie już można działać, więc faktycznie przyspiesza wysychanie lakieru i dodatkowo te paznokcie się pięknie błyszczą. To byli wszyscy ulubieńcy, których miałam Wam do pokazania, jeśli chodzi o rok 2019. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a jeśli tak, to dajcie kciuka do góry. Możecie też w komentarzu napisać, co jest Waszym ulubieńcem, jeśli chodzi o rok 2019, jeśli macie jakieś takie super kosmetyki, które naprawdę używałyście przez cały rok i jesteście z nich mega zadowolone, to dajcie znać w komentarzach, chętnie sobie poczytam. I ja Was też zapraszam na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. No i też oczywiście wszystkie kosmetyki, które Wam pokazałam, jeśli uda mi się wszystkie linki znaleźć, to też zajrzyjcie do opisu, bo tam będą do tego linki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego filmiku. Pa!